Witamy Państwa z Wrocławia, Beata Andrejas i Mariusz Szczytyński. Oczywiście na pewno drodzy Polacy, rodacy, Słowianie, bardzo dobrze mnie znacie z kwestii niebocentryzmu. Jednakże dzisiaj w ogóle nie będziemy rozmawiać o niebocentryzmie. W ogóle zapoczątkujemy serię filmów, które są zupełnie o czymś innym niż niebocentryzm. Niebocentryzm poszedł swoją drogą, natomiast tutaj jest inna droga. Jednakże te wszystkie drogi się schodzą. Niebocentryzm z tą tematyką historyczną też się schodzi. Ale tutaj oddaję głos, bo chcemy powiedzieć tutaj o innych kwestiach. Chcemy zadać jedno pytanie. Po pierwsze, co Pana skłoniło do zajęcia się historią? Historię ja lubiłem od małego. I zaczytywałem się w ogromie książek historycznych w czasach, kiedy chodziłem do liceum. Byłem taki mul książkowy, ale wszystko teraz po wielu latach się przydało. Kwestie techniczne, akurat kwestie niebocentryzmu i kwestie historyczne obecnie. I to mi się przydało do dzisiaj, dalej się przydaje, a ponieważ sprawa niebocentryzmu jakby wyzwała kwestie historyczne, ponieważ mamy w niebocentryzmie na przykład dział historia i on się strasznie tutaj wiąże z tym, co się dzieje tutaj wokół nas i to wszystko jest powiązane z sobą i trzeba się tym zająć. No i teraz pytanie, dlaczego się zająć? Tak, po co to komu potrzebne, panie Mariuszu? O, no właśnie. To jest zasadnicze pytanie, ponieważ historia, do czego ona jest potrzebna? Dlaczego wiele narodów przykłada dużą wagę do historii, jeżeli ich jej nie ma? A Polacy mają potężną historię, gigantyczną historię, sięgającą zamierzchłych czasów i ta historia nie została ujawniona. Ja właśnie chcę zrobić tutaj serię filmów o tej historii nieznanej, ale zupełnie nie jest taka historia, która jest opisywana przez tych historyków tak zwanych niezależnych. Oni też dużo rzeczy mówią prawdy i tak dalej. Są kanały, gdzie na YouTubie na przykład są kanały, które przedstawiają nam historię jakby tutaj tą bliższą, dalszą trochę i tak dalej. Czyta się kroniki. Natomiast my wywędrujemy bardzo daleko. Od samego początku, gdzie zaczyna się cała historia Polaków. I to nam jest potrzebne, żeby zrozumieć naszą tożsamość narodową, kim jesteśmy, jaką mieliśmy historię i do czego tu się i dlaczego jest tak z Polakami obecnie, a nie inaczej. Ja to powiem bardzo ogólnie. Dlaczego to spowodowało, że ludzie na przykład, że akurat jesteśmy takim dość małym państwem w środkowej Europie. Mamy taki właśnie język, który jest najtrudniejszym językiem świata. Dowiemy się, jaki to miało skutek przez wieki, jakie nasi pradziadowie popełnili błędy, które spowodowały, że dzisiaj jesteśmy takim, a nie innym państwem. Ba, mało tego, my nawet nie jesteśmy państwem. To proszę sobie wybić z głowy, że my jesteśmy państwem, w takim pojęciu państwa, gdzie jest teren, jest naród, jest język, jest ziemia, do której oni są przypisani. To nie istnieje. To jest to, co w chwili obecnej, na tyle, co jest mi dane i znane, jest to spółka komercyjna. To, że mamy tutaj konstytucję, mówi się o jakimś państwie i tak dalej, w rzeczywistości jest to spółka komercyjna. A więc możemy tutaj uogólnić, że wszyscy urzędnicy państwowi, łącznie z organami porządku publicznego, są to najemnicy. Ale co my chcemy tutaj powiedzieć? Tutaj mamy taki kanał, Królewska Telewizja. Na tym kanale właśnie to będzie wszystko omawiane. I on tutaj został wykorzystany po to, że ma akurat kolory narodowe. Chociażby z tego powodu. Ale to nie tylko chodzi o kolor narodowy. Wiecie, co w tym jest takim elementem tego kanału filmowego? Jest takim elementem, oprócz koloru, takim najistotniejszym.
To mi wyszło w kwestii niebocentryzmu. Ja tutaj coś pokażę. Ta sprawa wyszła w niebocentryzmie, ale ona się tutaj wiąże, po prostu jest i zazębia się w szwajcarskim zegarku. Ja tutaj zaraz coś znajdę. Proszę zobaczyć, tutaj gdzie jest ten kursor, o, ja to długopisem pokażę. Widzimy? To jest krzyż. To jest element niebocentryzmu polskiego. To jest starożytny polski niebocentryzm, to jest mandala. To jest dowód historyczny, artefakt, że żyjemy w środku Ziemi. Ale ja już o tym mówiłem w swoich filmach. Natomiast na co zwrócę uwagę? Tutaj jest ten krzyż. Tu jest jądro Wszechświata, czyli tu to jest miejsce, Pałac Boga. Ale jest ten krzyż. I zobaczmy, jaki to jest kolor. To nie jest taka zwykła czerwień. To jest szkarłat. To jest królewska czerwień. Pytanie, dlaczego to jest szkarłat jest tą czerwienią królewską? No, i tutaj mamy, zaczynamy właśnie dochodzić. Dlaczego właśnie to jest takie, a na przykład nie zielone, jakieś tam... Dlaczego zrobiono nam, na przykład z flagi narodowej, zrobiono czerwień, a powinien być szkarłat. Mało tego, powinna być ząbkowana. Zwróćmy uwagę tutaj. Ja specjalnie tutaj wyciągnąłem na swojego bloga, bo to jest akurat mój blog. Zwróciłem uwagę na to, że tu jest szkarłat, ten biały orzeł jest na szkarłacie, mało tego, on ma koronę imperialną z tym krzyżem. Krzyż to jest symbol Boga. I to jest tutaj najważniejsze. I ten symbol właśnie, to jeszcze, on się tutaj po prostu przewija. Później tą koronę już zrobiono typu otwartego. Co ciekawe jest, że tą koronę zrobiono po przewrocie majowym 1926, kiedy już były rządy sanacji. Ale to jest taka ciekawostka, która tutaj mówi, wszystko nam się tutaj zazębi i dlatego chcemy wrócić do początku, kim są Polacy, jak powstali. O co tutaj tak naprawdę chodzi? No to teraz ja tutaj wejdę na taki artykuł. I zaczniemy całą historię Polaków od momentu, kiedy wylądowała Arka Noego na górach Ararat. To nie jest góra, jedna góra, którą widać z lotniska w Erewaniu po stronie tureckiej. Erewań mamy po stronie Armenii, jak jesteśmy w tym holu tego i widzimy piękną tą górę, to jest Ararat. Natomiast tutaj jest coś innego. Arka Noego, w której przeżyło parę osób, to jest dokładnie 8, tak jak mówi Stary Testament, ta Arka Noego wylądowała na górach Ararat. I tamże, tutaj akurat, tamże właśnie rozpoczyna się historia ludzkości po potopie. I co było bardzo takim elementem istotnym, jak zaczęli się ludzie rozmnażać, czyli rodzina Noego, tego właśnie, o ile on miał tak na imię, Noe. Tak mówi Stary Testament. Zresztą Stary Testament jest oddzielny temat i też będziemy mówić, co to tak naprawdę jest. Ale na razie będę tylko operował tym, co ogólnie wiemy. Teraz weźmy taki szczegół techniczny. Oprócz tego, no, co było takim elementem bardzo ważnym, tych ludzi, którzy po potopie się rozmnażali. Co oni tam, do czego oni dążyli, co chcieli robić. No wszyscy wiemy, że budowali wieżę Babel i nie skończyli tej budowy. Nie? Ale o co chodzi? To jest taki jeden szczegół i to jest szczegół historyczny i są nawet artefakty. Mamy tutaj model Arki Noego z kotwicami stabilizacyjnymi. Co to są kotwice stabilizacyjne? Otóż kiedy był coraz mniejszy poziom wody, te kotwice były zahaczały o dno, jak było na przykład te parę metrów i w ten sposób nurt wody, a ponieważ w tych górach różnych góry się wypiętrzały, a więc powstawały gigantyczne wiry, prądy, takie potężne rzeki, bardzo silne, one powodowałyby, że Arka by uderzyła w skałę albo gdzieś na dziale, by się wszystko po prostu rozsypało. Arka została tak skierowana,
żeby można było właśnie zahaczyć na taką mniej więcej między tymi górami równinę. I jak złapała już, te kotwice złapały grunt, to już po prostu woda przepływała, a arka osiadała. O, to jest taki szczegół. I my mamy na to artefakty. To są takie ciekawostki, które po prostu mało co są one pokazywane. Tutaj mamy mapę Turcji, tam gdzie właśnie się znajduje to miejsce, gdzie Arka Noego wylądowała. Mało tego, tam są jeszcze groby Noego i jego żony, które istnieją do dzisiaj. Ale najciekawsze są te artefakty. Widzisz, co to jest? To jest kotwica. O, tutaj. To jest kotwica. Kotwica Arki. To miała wydrążony busz, sznury i tak dalej, nie? To są takie szczegóły, ale to są bardzo ważne szczegóły. To jest druga kotwica. Tak, tu już jest, powiedzmy, tam blok, ale o co chodzi? Tutaj bym zachęcał do przeczytania tej książki. Tu jest ten link. Ponieważ ona nam pokazuje, że takie coś miało miejsce, był potop, miał takie miejsce i to jest bardzo umiejscowione artefaktowo, czyli bardzo umiejscowione historycznie, że tak było. To nie jest coś takiego, no, czary mary, czegoś nie ma. Albo, no, hipoteza i tak dalej. Tutaj nie ma żadnych hipotez. I teraz tak, teraz powiem o rzeczy, która jest tutaj najważniejsza. Kiedy ludzie się rozmnażali, zaczęli budować wieżę, zwaną Babel. To jest wieża. I ona właśnie, jak tutaj cofniemy się trochę, ona została wybudowana dokładnie w tym miejscu. Czyli to jest środkowa Anatolia. Znaczy dokładnie południowo-wschodnia Anatolia. Tutaj w zakolu Eufratu została ona wybudowana do takiego stopnia, na ile nastąpiła później akcja, ingerencja Boga, która trochę im pomieszała szyki, tym ludziom, którzy to budowali. I dzisiaj, mało tego, to jest też bardzo ciekawe, ta wieża istnieje. To nie jest to, że ta wieża nie istnieje, ona była jakaś fikcyjna. Wszyscy ją mniej więcej, tutaj mamy dalej Irak, o tutaj, i wszyscy myślą, że ta wieża mniej więcej gdzieś była w Babilonie, gdzieś tam w okolicach. Umiejscowiają to całą równinę Shinar, na której ona powstała, umiejscowiają w Iraku. Niestety to jest wszystko w Turcji. To zakole nie tak dawno jeszcze istniało i można było to z lotu ptaka obejrzeć. Tu się wyłączył. To zrobimy przerwę. Dobra.